Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kapelusznik. Pozdrawiam wszystkich wspierających i zapraszam na film dyskusyjny. Spróbujemy dzisiaj się zastanowić, co w zasadzie oznacza to, że niebiańskie smoki nie wiedzą lub nie słyszały o pustym wieku i jakie mogą być tego przyszłe przyczyny i konsekwencje oraz źródło zastanego stanu rzeczy, czyli skąd to się potencjalnie wzięło. Ponieważ w ostatnim rozdziale ta informacja wzbudziła wielkie zainteresowanie wśród fanów One Piece'a. Zatem wyjaśnimy sobie trzy kwestie. Po pierwsze, skąd wzięło się źródło niewiedzy? Po drugie, co to w tej chwili oznacza? I po trzecie, przyszłe tego konsekwencje. Zatem spróbujmy najpierw spojrzeć na obecną sytuację i postarajmy się odpowiedzieć, z czego to w zasadzie wynika. Niebiańska szlachta jest przekonana o swojej wyższości nad resztą świata. I wychowanie w ciągłym hedonizmie powoduje, że wytwarza się kultura samozwańczych bogów, którzy myślą, że mają prawo do sterowania i kontroli nad światem wedle ich widzimisię. I tutaj pojawia się pierwsze pytanie, dlaczego tak jest? Co sprawiło, że tak myślą i roszczą sobie prawa do rządzenia światem i ludzkich żyć? Skąd wynika to poczucie wyższości nad innymi, pomijając efekt wychowawczy? No bo tak przyjęta struktura wychowawcza jest raczej efektem czegoś z przeszłości niż źródłem przyczyny pierwotnej. A więc to może wynika z niewiedzy? Smoki pozostawione same sobie i żyjące w swojej bańce na Redline bez stałego kontaktu ze światem zewnętrznym nie dostają informacji z pierwszej ręki. A nawet jeśli gdzieś się wybierają, poza swój dom, na przykład z wizytą na jakąś wyspę, to i tak wszystko jest robione pod nich, zatem raczej nic niewygodnego na takiej wycieczce nie usłyszą. Ale z drugiej strony, gdyby nie wiedzieli o pustym wieku, to raczej przez 800 lat by się w końcu o nim dowiedzieli lub usłyszeli przed Vegapunkiem. Celestiali w końcu jest bardzo dużo, jednak w końcu podróżują po świecie oraz mają mnóstwo niewolników i porywają także dla siebie żony z różnych części świata. Więc może i niebiańska szlachta pogardza nauką i informacjami spoza ich własnego kręgu ze względu na ich wychowanie, ale istnienie pustego wieku jest raczej wiedzą w miarę powszechną w tym uniwersum. Po prostu nikt nie zna sekretów tego pustego wieku, a mówienie o nim publicznie wzbudza gniew rządu, dlatego nie jest poruszany tak otwarcie. Izolacja też raczej odpada, może i ona występuje, ale jest ona częściowa, bo nadal istnieją gazety Morgansa, ślimakofony, marynarka, urzędnicy rządowi itd., itd., czy też wcześniej wspomniani niewolnicy i nałożnicy. Także to też chyba nie to. Przepływ informacji jest zbyt duży, wbrew pozorom, i ma wiele źródeł pochodzenia. Moim zdaniem źródłem wszelakich problemów jest propaganda. Niemieckie smoki słyszące niby pierwszy raz transmisję Vegapunka o pustym wieku to nie efekt izolacji ich samych czy braku dostępu do informacji, tylko tego, że raczej znają własną wersję historii serwowaną przez światowy rząd. Bardzo możliwe, że fikcyjna wersja historii stworzona przez rząd to raczej przyjęty na świecie konsensus i tylko nieliczni, jak ludzie z Ohary czy Vegapunk, go podważają. Jak mawiał Goebbels, kłamstwo powtarzane mnóstwo razy staje się prawdą. Zatem skłaniam się ku teorii, że Imu Sama oszukał wszystkich. 900 lat temu Imu Sama najpewniej nakłonił jakimś sposobem 20 królestw do buntu przeciwko starożytności królestwu i oszukane rodziny założycielskie, które były pewne tego, że to oni są tymi dobrymi, założyły światowy rząd, przyznając sobie prawo do władania światem. A prawda na temat przeszłości stała się starannie eliminowanym tematem tabu. Podsumowując, wpajana propaganda rządowa na temat historii sprzed 800 lat sprawiło, że przyjęto to w globalnej opinii publicznej jako wspólny konsensus, nawet pośród
pośród ludzi ze światowego rządu czy marynarki, co sprawiło, że szokiem poznawczym dla pewnie niektórych celestiali ze ostatniego rozdziału było to, że istnieje coś takiego jak pusty wiek. Z uwagi takiej, że nawet ludzie pośród nich, jak wcześniej wspomniana marynarka czy niewolnicy, wierzą, że to przodkowie niemieckich smoków byli tymi dobrymi. Więc jak usłyszeć o czymś nowym, jak każdy w zasadzie mówi to samo, prawda? Więc wychowane każde nowe pokolenie smoków żyło w propagandzie o tym, że to oni są tymi wybranymi, których przodkowie uratowali świat i ponieważ z tego snu nikt ich nie wybudził, to przez 800 lat zgnili za moralna pośród szlachty postępowała i przez te wszystkie lata o wpajaniu sobie o swojej wyższości zrobili się z nich tacy źli ludzie, jakich ich teraz widzimy w obecnej fabule One Piece'a. Zatem pojawiają się kolejne dwa pytania. Jakie to może mieć dalsze konsekwencje dla fabuły One Piece'a w związku z rozpowszechnieniem się informacji o pustym wieku pośród celestiali, czyli wspomniane na początku filmu możliwe przyczyny i konsekwencje działań Vegapunka? Oraz drugie pytanie, czy rządowi aby czasem nie zależało na tym, żeby obecny stan rzeczy utrzymać? Czyli także wspomniane na początku filmu pytanie, co oznacza to, że celestiale są jacy są w aktualnej chwili. Zacznijmy od drugiego pytania, bo tutaj odpowiedź jest prosta. Skoro propagandowo 20 rodzin założycielskich poprzez pokonanie 8 czy tam 9 wieków temu wielkiego zła dało sobie roszczenia i legitymizację do władzy, to w takim razie prawnie stworzony przez nich światowy rząd służy do zarządzania światem. Więc zachowanie statusu quo, czyli utrzymanie obecnych celestiali w niewiedzy, jest rządowi na rękę. Póki żyją swoim życiem i nie interesują się prawdą, to nie chcą zmian i nie pchają się do buntu bądź reform. Zatem w praktyce światowy rząd może robić co chce w obecnej formie. Zatem Gorosei jako pachołki Ima mogą dowolnie realizować jego zachcianki i wolę. A co do konsekwencji poznania prawdy przez niebieskie smoki, to po pierwsze możliwe bunty i chęci reform już wcześniej wymienione. Bo pamiętajmy, że istniały dobre jednostki pośród niebieskiej szlachty, jak rodzice Dofiego czy Miosgard. Więc taka wola zmian nie jest na rękę rządowi. Może nawet powstaną jakieś podziały pośród smoków i wytworzą się dwie lub więcej frakcji pomiędzy nimi, co wymusi na rządzie zmiany ustrojowe. Następnie odkrycie prawdy o pustym wieku przez celestiali może także prowadzić do ewolucji idei i wartości w świecie One Piece'a. Może się to stać katalizatorem dla zmian społecznych, prowadzących do bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego społeczeństwa. Wstrząs światopoglądowy na świecie u ludzi i smoków faktycznie może się przyczynić na przykład do polepszenia sytuacji niewolników, czy do końca bezkarności światowego rządu. Kolejnym aspektem są wszelkiego rodzaju tajemnice, bo skoro rząd propagandowo zataił istnienie pustego wieku wśród smoków, to może od razu nasunąć się u nich myśl, czy aby na pewno nie ma większej ilości tajemnic, które rząd może posiadać i może on je ujawnić pod naciskiem właśnie szlachty. A chyba najgorszy możliwy scenariusz dla Gorosei i Ima to podjęcie przez celestiali otwartego buntu prowadzącego do rewolucji, czyli w zasadzie obalenie światowego rządu. Ewentualnie do konszachtów z piratami, rewolucjonistami, czy ogólnie siłami nieprzychylnymi rządowi, które osłabią ich pozycję na świecie. A dla samych smoków najgorszym aspektem jest chyba to, że prawda o pustym wieku może doprowadzić do ogromnego wstrząsu ich światopoglądu i samopoczucia. Cała dotychczasowa narracja o ich wyższości i roli zbawczej ich przodków zostałaby poddana wątpliwość. To może wywołać spustoszenie w ich głowach i sprawi, że zaczną poszukiwać własnej nowej tożsamości oraz będą bardzo chętni do zmian względem ich podejścia do reszty świata, co też nie jest na rękę światowemu rządowi, bo przez to mogą utracić całą legitymizację ich władzy w oczach świata. Zatem podsumowując, wszystkie możliwe konsekwencje, źródło przyczyny obecnego stanu rzeczy i dlaczego to wszystko jest na rękę rządowi, prowadzi nas do prostej konkluzji. Utrzymanie celestiali w nieświadomości i propagandowo kreowanej wersji historii służy interesom światowego rządu, zapewniając mu kontrolę, legitymizację
centralizacja władzy i uniknięcie potencjalnych zagrożeń dla obecnego porządku świata. Odkrycie prawdy mogłoby zmienić równowagę sił i wywołać wielkie przemiany w świecie One Piece'a, których zapewne Imu oraz Gorosei nie chcą. Także dziękuję wszystkim za oglądanie. Dajcie znać, co myślicie. Ja byłem Kapelusznik i na razie.